Wieczór Wam. Bardzo się cieszę, że się dzisiejszy wieczór znowu możemy spotkać. Naszą gościnią dzisiaj będzie po raz kolejny Iwona Wierzbicka. I tym razem, słuchajcie, bierzemy na tapet naprawdę bardzo poważny temat, który spędza nam sens oczu, przynajmniej wielu z nas. Autoimmunologiczne, czy inaczej zwane chorobami z autoagresji. Autoagresja, ponieważ nasz własny układ immunologiczny buntuje się przeciwko nam. Cześć kochana, miło. Cześć. Znowu pokażesz mi jakieś piękne słońce i morze? Nie, dzisiaj nie. Pokażę, jak mam za oknem. O tak, pochmurno. Szaro, jest się z czego cieszyć, co? Jest się z czego cieszyć, bo nie ma słonka. No, ale wiesz, i tak jest nieźle, może. No, jest pięknie, jest cieplutko dzisiaj, ale widać, tam w oddali już idzie deszcz, także jutro mamy deszczowy dzień w Hiszpanii, wyjątkowo, tutaj się rzadko to zdarza. No, ale no wiesz, w porównaniu do Polski. Tak. Słuchaj, ja w przyszłym tygodniu wyjeżdżam na ferie do Krynicy z dzieciakami. Więc cieszę się śniegiem. Mam nadzieję, że ten śnieg spadnie, bo tam już stopni, więc może być różnie. Ale Krynica nigdy mnie jeszcze nie zawiodła, więc będzie dobrze. Słuchajcie, powoli do nas dołączacie. Bardzo się cieszymy, jest nas coraz więcej. Ze mną jest dzisiaj Iwona Wierzbicka, dietetyczka. Oczywiście znacie ją doskonale z naszych live'ów. Iwonko, powiedz mi, co się dzieje, że nasze własne organizmy wariują, zwracają się przeciwko nam i coraz więcej osób choruje na tak zwane choroby autoimmunologiczne, czyli choroby z autoagresji, czyli nasz własny układ immunologiczny zaczyna atakować nasze własne tkanki, różnego rodzaju tkanki. Jakie najczęściej te choroby spotykamy? Jakie ty też w swojej praktyce najczęściej choroby spotykasz autoimmunologiczne? Wiesz co, jeżeli chodzi o choroby autoimmunologiczne, to nie ma w tym momencie jakby jednego czynnika. Kiedyś troszeczkę temat upraszczaliśmy, bo w momencie, kiedy pojawiło się pierwsze takie w Polsce wzmianki o chorobach autoimmunologicznych, to prędzej się mówiło o Hashimoto. Oczywiście wcześniej istniał toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów, ale jakby wiesz, nie pamiętam, żeby mówiło się o nich jako choroby autoimmunologiczne. Raczej mówiło się, no, że jest to ciężka choroba i komuś się przytrafiła. I dopiero kiedy Hashimoto stało się bardziej popularne, to zaczęto nagłaśniać temat, że jednak są to choroby z tak zwanej autoagresji, czyli których organizm atakuje samego siebie, atakuje swoje własne tkanki. I pamiętam, wydaje mi się, że to mogło być 10 lat temu, jak ten temat stał się taki bardziej popularny. Na początku bagatelizowany był i mówiono, że to jest po prostu problem z tarczycą. Czyli no masz Hashimoto, masz problem z tarczycą, traktujemy to jako niedoczynność tarczycy, bądź też w przypadku choroby Gravesa-Basedowa jako nadczynność tarczycy. Natomiast później zaczęto troszkę więcej o tym mówić, że to nie do końca tak jest. Czyli jeżeli twój organizm atakuje twoją własną tarczycę, to my mamy trochę większy problem niż tylko problem z tarczycą, bo to oznacza, że rozpoczęła się agresja na własne tkanki i zauważono, że rzadko idzie to pojedynczo. Czyli jeżeli problemem jest tarczyca w Hashimoto, to rzadko jest tak, że się kończy na tarczycy. Czyli możesz mieć przeciwciała przeciwko innym tkankom. No i później zaczęliśmy ten temat drążyć. Okazało się, że wiesz, że często pojawiają się też przeciwciała przeciwko komórkom mózgowym. Czyli osoby, które mają problem z tarczycą, mają Hashimoto, bardzo często mają również problem z myśleniem. No to jest najstraszniejsza rzecz, kiedy organizm zwraca się przeciwko własnemu układowi nerwowemu. A jak wiemy, układ nerwowy to jest coś, co jest najbardziej chronione przez nasz organizm. No i jak to się pojawiło, to zaczęliśmy mówić na temat diety. Pamiętam, że pojawił się wtedy tak zwany protokół autoimmunologiczny. Jest to dieta, w której eliminujemy lektyny z diety. Lektyny to są takie jakby białko, węglowodany, substancje, które mogą sprawiać, że nasz układ immunologiczny się myli, że one mogą oszukiwać enterocyty, czyli nasze komórki jelitowe, i jak cukier przechodzi przez te komórki. Znaleziono je w odległych narządach i na zasadzie mimikry molekularnej mogą przyciągać, mogą też
mylić układ immunologiczny. Więc wiesz, jak się pojawił protokół autoimmunologiczny, to pamiętam, że w dietetyce to było takie wielkie wow. To my teraz wszystkich uratujemy, wszystkich, którzy mają choroby autoimmunologiczne, uratujemy tą jedną słuszną dietą. I ta dieta polega na tym, że tam nie ma mleka, nie ma jaj, bo one najbardziej alergizują, ale też nie było produktów zbożowych, no bo to są lektyny, i nie było produktów takich, które są pestką. Czyli generalnie wiadomo, zboże jest pestką, ale nie ma też żadnych przypraw, które są pestką, nie ma kawy, no bo to jest pestka, to jest nasionko. Taka dieta ubogolektynowa, czyli właściwie można było jeść no mięso, no bo jaj nie, i do tego warzywa i owoce. Owoce można było z pestką, ale warzywa to tylko liściaste. No wiesz, taka dość uboga ta dieta i faktycznie niektórym osobom to pomogło, bo te stany zapalne się zmniejszały. No ale okazało się, że to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów i to nie jest tak, że każdy, kto taką dietę zastosuje, momentalnie zdrowieje. Dlatego później zaczęto poszukiwać, co jeszcze może być przyczyną, że no, nie każdy na tej diecie ozdrowieje. Nie każdy, kto przeszedł na tą dietę, od razu będzie zdrowy. No i później myślę, że ten temat po prostu był bardziej drążony. Naukowcy też szukali nowych powiązań. Pojawiło się dość dużo badań w tej kwestii. No i dzisiaj już wiemy, że to jest choroba wieloczynnikowa. Że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie kwestia naszego jedzenia, że dlatego, że jesz jaja, to chorujesz, dlatego, że jesz pomidory, to chorujesz. No bo wiemy, że jest taka grupa produktów, jak na przykład rośliny psiankowate, czyli pomidor, papryka, bakłażan, które działają bardziej prozapalnie i mogą faktycznie pobudzać system immunologiczny, ale no bądźmy szczerzy, musi być coś jeszcze, żeby to zadziało. No bo przecież na całym świecie się je pomidory i przecież nie każda osoba, która je pomidora, od razu ma Hashimoto, tak? Więc zauważono, że problemem mogą być tutaj koinfekcje, czyli może być tak, że masz na przykład jakiegoś wirusa Epstein-Barra, cytomegalowirusa, że to również może być jednym z takich czynników predysponujących. Czasami kwestia genów, że bardziej nas predysponują, jesteśmy bardziej podatni, że to jest kwestia środowiskowa, że to jest cały nasz styl życia, kwestia tego, ile i jak śpimy, kwestia jakości naszego myślenia, ekspozycji na słońce, ekspozycji na pole elektromagnetyczne, ekspozycji na toksyczne substancje, że są osoby, które bardziej akumulują substancje toksyczne, na przykład metale ciężkie. I tak naprawdę dzisiaj nie jesteśmy w stanie wskazać jednej przyczyny, która powoduje, że w organizmie rozpoczyna się proces autoagresji. Nie możemy powiedzieć, że jeżeli ty masz pasożyty i nic z nimi nie robisz, to w końcu wywołasz sobie chorobę autoagresywną, tak? No bo tym sposobem cała Afryka chorowałaby na choroby autoimmunologiczne. Tam pasożyty raczej są dość popularne, a odrobaczanie dość mało popularne, tak? Nie możemy powiedzieć, że deprywacja snu to też jest jeden z czynników, no bo powiedzielibyśmy wtedy, no to w takim razie młodzież, studenci, wszyscy powinni mieć choroby autoagresywne, bo od zawsze młodzież sen zarywała, bo jakby ma to naturalnie, tak są po prostu skonstruowani, że u nich w tym okresie dojrzewania są zaburzenia wytwarzania melatoniny. Więc no tutaj jest czynników bardzo dużo. Jest też teoria genetyki, że my w pewnym sensie jesteśmy predysponowani do pewnych zachorowań. No wiemy, że mamy już geny predysponujące do choroby Alzheimera, do miażdżycy i wtedy, jeżeli te geny są, to jakby musimy trochę bardziej zwrócić uwagę na pewne czynniki środowiskowe i dietetyczne, ale z kolei no nie każdy się bada, tak? No nie każdy idzie zbadać te geny i z kolei taki słynny autor książek na temat genetyki, Ben Lynch, mówi, że to nie geny, tylko my możemy mieć geny predysponujące, ale to środowisko pociąga za spust, czyli my możemy mieć też prawidłowy genom, wszystko w porządku, jakby nie predysponować nas do chorób, ale poprzez styl życia, to w jaki sposób żyjemy, co jemy, będziemy jednak bardziej predysponowani, nawet jeżeli genetycznie nie jesteśmy. Więc ciężko jest odpowiedzieć i myślę, że nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć jednoznacznie. Wiem, że pojawiają się teorie, że to na pewno cytomegalowirus, że to na pewno wirus Epstein-Barr, bo my lubimy, jako ludzie, znaleźć, wiesz, taką jedną przyczynę, bo wtedy czujemy, że możemy to rozwiązać, nie? To jest proste. No tak, jeżeli to dieta... Tam
Powiedz mi, Iwonko, skąd się bierze taka choroba? I jak ty mi mówisz, no słuchaj, to jest taki wirus, on tutaj wkracza do organizmu i tutaj robi bałagan, to wtedy to jest proste. A jak ja się ciebie pytam właśnie o coś takiego, a ty zazwyczaj odpowiadasz, no wiesz, to zależy, bo i tutaj odpowiedź półgodzinna. Czyli co, każdy z nas może zachorować na tą chorobę autoimmunologiczną i w zasadzie nie wiadomo dlaczego, tak? Tak, mi się wydaje, że tak to jest. Ja robiłam sobie też badania genetyczne i okazało się, że ja jestem predysponowana do praktycznie wszystkich chorób genetycznych, znaczy nie genetycznych, przepraszam, źle powiedziałam, wszystkich chorób takich autoimmunologicznych, że jak mam ku temu duże predyspozycje, bo moja genetyka, pewne szlaki metaboliczne nie do końca działają tak, jak trzeba. I rozmawiając ze znajomą, która się specjalizuje w takich badaniach, bo to wiesz, to często stosujemy to postępowanie na przykład u dzieci, które mają jakieś zaburzenia ze spektrum autyzmu. Tam szukamy, co możemy udrożnić, co mogłoby działać lepiej w tym organizmie. No nie ukrywam, z ciekawości zrobiłam. Ja lubię na sobie różne rzeczy sprawdzać i doświadczać. I wiesz, okazało się paradoksalnie, że ja intuicyjnie, idąc za potrzebą swojego organizmu, robię dla niego jak najlepiej. Czyli patrząc na przykład, wiesz, są osoby, które mają problem z przetwarzaniem choliny, są osoby, które mają problem z przetwarzaniem beta-karotenu w retinol. No i teraz wyobraź sobie, że ktoś ma problem przetwarzać beta-karoten w retinol, a jednak jest na diecie wegańskiej. No i je tylko rośliny, czyli głównie je beta-karoten. Więc docelowo będzie mu brakowało retinolu, tak? Są też osoby, które mają inne zaburzenia przetwarzania jakichś kwasów tłuszczowych i tak dalej. No i fajnie by było, gdyby każdy z nas wiedział, że ma jakieś tam dysfunkcje i dowiadujesz się, kurczę, no dla ciebie ta dieta wegetariańska to nie do końca dobry pomysł, albo przynajmniej suplementuj sobie retinol czy cholinę w jakiejś określonej postaci. No cholina to też żółtko, jaja, cholina to jest wątróbka, tak? I osoby, które przechodzą na diety wegańskie, na przykład tego nie mają. A ja wiesz, pomimo, że mam grupę A, czyli taką grupę, która mnie predysponuje do diety bardziej roślinnej, każdy mi to powtarzał, a ja się po prostu zawsze źle czułam na roślinach, wzdęcia, brzuch jak balon, przelewanie w jelitach. I to też jest prosta droga do chorób, dlatego że jeżeli w jelitach się źle dzieje, jeżeli w jelitach pojawia się stan zapalny, to ten stan zapalny przekłada się na funkcjonowanie całego naszego organizmu. Więc no ile możesz funkcjonować ze wzdęciami, z przelewaniem się, a na zgagę lekarz mi przepisał inhibitory pompy protonowej, czyli takie, wiesz, popularne leki na zmniejszenie ilości kwasu w żołądku. Ja sobie oczywiście przeczytałam etykietkę, ulotkę, chociaż lekarz powiedział, proszę nie czytać, bo się pani przestraszy, a tam było napisane, że powikłanie to kandida, możliwość pasożytów, niedożywienie, złamanie kości udowej, więc wiesz, zaczęło mi to trochę tak dawać do myślenia, że ja łykając takie leki, tak naprawdę to nie wchłaniam w określony sposób pokarmu, tak? Więc pomyślałam, nie tędy droga, że ja będę na diecie, która w cudzysłowie jest odżywcza, bo ja już wtedy interesowałam się, to było z 20 lat temu, książkami dotyczącymi zdrowego odżywiania. Jadłam pełnoziarniste produkty, robiłam sobie smoothies z roślin, ogromną ilość warzyw, no bo to dieta najzdrowsza, pełna witamin, a jednocześnie czułam się fatalnie. I myślę, że wiesz, wsłuchując się trochę w swoje ciało, w mądrość tego ciała, bo każdy z nas coś takiego ma, ono mówiło nie tak, nie tak, nie tędy droga. I ja z takiej mącznej kluchy, bo ja uwielbiałam produkty mączne, przeszłam na dietę bardziej odzwierzęcą. Zaczęłam jeść jaja, zaczęłam mieć mięso, zaczęłam odczuwać spokój w jelitach. Zaczęłam też pragnąć słońca, spacerów, intuicyjnie ciągnął mnie na wieś, do lasu, wiesz. Później cała moja droga życiowa się potoczyła w tym kierunku. Przecież później stałam się dietetykiem, a później przeprowadziłam się na wieś, później zrobiłam kurs lasoterapii, ziołolecznictwa, jakby idąc za tym, co mi serce podpowiada, tak? Co mój organizm potrzebuje, że to nie jest okej siedzieć w zamkniętych pomieszczeniach bez dostępu światła, bo to jest coś, czego my potrzebujemy. A później oczywiście zaczęłam drążyć badania i o ile ciężko będzie nam dzisiaj znaleźć badania, wiesz, stricte pod kątem Hashimoto, załóżmy, że szukasz rozwiązania na Hashimoto, to raczej nie znajdziesz badań pod tytułem skuteczne rozwiązania w Hashimoto, tak? Takich badań nie znajdziesz, ale znajdziesz badania takie, że Hashimoto to jest stan zapalny i jak masz problem z tarczycą, to widać to na USG, że masz stan zapalny. Jak masz reumatoidalne zapalenie stawów, to jest to stan zapalny w stawach, tak? Jak masz miażdżycę, to jest stan zapalny w naczyniach krwionośnych i tak dalej, i tak dalej. Więc
podstawą jest stan zapalny, więc jakby zaczynamy od tego stanu zapalnego. I teraz wiesz, że trzeba sobie szukać. Słońce to jest najsilniejszy modulator stanu zapalnego, więc my potrzebujemy być na słońcu. Przecież mówi się dużo na temat witaminy D, ale żadna witamina D nie zastąpi ci słońca. Przecież są badania, które pokazują, że witamina D poprawia gospodarkę glukozowo-insulinową, że potrafi łagodzić stany zapalne, że zmniejsza ryzyko chorób autoimmunologicznych. No ale sama witamina D nas nie uratuje. Później trafiłam na badania dotyczące snu, że jest to kluczowy czynnik dla naszej regeneracji, bo melatonina, która działa antynowotworowo, bo wytwarzają się enzymy antyoksydacyjne, które nas samo naprawiają. Później trafiłam na badania dotyczące intermittent fasting, postu przerywanego, że autofagia to jest samonaprawa organizmu, czyli znowu te długie przerwy między posiłkami, które są ozdrowieńcze dla nas. Później białko, no pełnowartościowe białko. Żeby odbudować uszkodzone struktury, potrzebujemy pełnowartościowego białka, potrzebujemy siarki. No więc co? No jaja są siarkowe, mięso też zawiera dość dużo siarki, do tego pełnowartościowe białka. I tym sposobem, łącząc sobie, wiesz, takie puzzle, poskładało się to w całość. I dzisiaj wiemy, że nie ma możliwości wyleczenia choroby autoimmunologicznej tylko i wyłącznie poprzez dietę. Ba, możesz mieć super dietę, możesz mieć super styl życia i jednocześnie będziesz najbardziej chorą osobą na świecie. Bo jest jeszcze trzeci aspekt, który jest bardzo często niedoceniany, a mianowicie nasza głowa. I o tym na przykład mówi też Hawkins, o tej metodzie uwalniania emocji. Mnóstwo ludzi po jakichś takich terapiach psychologicznych, po coachingu, po uwalnianiu, po odpuszczeniu, dopiero wtedy odpuściły u nich choroby. Bo my często robimy sobie to na własne życzenie. Wiesz, jak dusza choruje, to też ciało choruje. No nie ma takiej możliwości, tak? My możemy mieć tu wszystko pięknie opakowane, wymalowane. Wiesz, to jest tak jak wymalować sobie stare mieszkanie. No jak tak wejdziesz na pierwszy rzut oka, fajnie, tylko za chwilę tynk odpada, nie? I tak samo może się dziać z tobą. To możesz i kłaść się spać, i super jeść, ale w środku jesteś osobą nieszczęśliwą, rozgoryczoną, złowieszczącą, złorzeczącą innym, masz jakieś nieprzepracowane rzeczy, masz w sobie dużo takiej, że się mówi, że wątroba boli, jak masz dużo złości, nie? Że to tak żółć, to takie polskie słowo i że to tak siada po prostu na wątrobie. No i coś w tym jest, że wiesz, te nasze organy nie będą pracowały dobrze, jeżeli nasza psychika nie działa dobrze. Więc powiedziałabym, że kluczem do, może nie walki, bo to jest do uzdrowienia naszego ciała, jest praca na trzech filarach. Czyli pracujemy z uzdrowieniem naszej duszy, pracujemy ze stylem życia i pracujemy z dietą. Przy czym w diecie powiedziałabym tak, bardziej nastawmy się na to, co nas odżywia, niż na to, co nas truje. Bo efekt jest taki, że później wszędzie widzisz zagrożenia, nie? O nie, te pomidory nie, bo one mnie zabiją. O Jezu, orzechy nie, bo one mnie zabiją. O matko, to jest zrobione w oleju roślinnym, to mnie zabije. I znowu twoja głowa jest nastawiona na same negatywy. I ty się znowu zaczynasz bać jedzenia, które powinno być dla ciebie ozdrowieńcze, a staje się dla ciebie zabójcze, bo to ciągle myślisz, czy mnie nie otrują, czy zrobię dobre zakupy, czy jak tam pojadę, to mnie kelner nie otruje, a czy w tej restauracji mi nie podadzą takiego i takiego jedzenia. Więc skupmy się na tym, żeby dieta była odżywcza, żeby dostarczyć pełnowartościowe białka, żeby dostarczyć witaminy, minerały, żeby to było biodostępne, żebyśmy to trawili i na tym, jak my się czujemy po jedzeniu. Co twoje jelita na to? Czy ty odczuwasz taki spokój, czy wiesz, czy czujesz zadowolenie, czy czujesz pełną energię, czy masz tak, że wiesz, ten poziom energetyczny jest w ciągu dnia stały. To ci powinno dać do myślenia, bo co z tego, że ktoś ci powie, na przykład ktoś by przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, najzdrowszą dietą na świecie jest dieta wegańska, bo ja czytałem 55 tysięcy badań na ten temat, a ja bym, okej, dobra, wierzę ci, a od jutra miałabym brzuch jak balon i nie byłabym w stanie zrobić kupy, a bąki bym miała jak te krowy, które są oskarżane o ocieplenie klimatu, tak? No to ja nie będę zdrową osobą na takim sposobie odżywiania. No dobrze, ale mówimy dużo tutaj tak ogólnie, czy ty mówisz, ja cię słucham z uwagą oczywiście, na temat ogólnie leczenia chorób autoimmunologicznych, ale często jest tak, że wiele osób nie wie nawet, że
po prostu źle się czują, coś im źle funkcjonuje, zazwyczaj są osłabione, albo właśnie nie mogą spać, albo nie wiem, jakie jeszcze tam inne objawy pewnie wymienisz, powinny skłonić nas do wizyty u lekarza. I teraz to jest problem. Lekarze chyba też mają problem z tymi chorobami autoimmunowymi. Zanim jeszcze do tego przejdę, do tego, gdzie się powinniśmy diagnozować, jeszcze tylko powiem, że czytałam właśnie ostatnio takie badania Vital, były przeprowadzone 2 lata temu, bodajże w Stanach Zjednoczonych. I tam sprawdzano wpływ witaminy D3, przyjmowania suplementów z witaminą D i z kwasami omega-3 z olejów rybich właśnie na zagrożenie chorobami autoimmunologicznymi. I dowiedziono, że tam to dużo, nawet o 20 parę % zmniejszyło się ryzyko zachorowania na choroby autoimmunologiczne po iluś latach regularnej suplementacji, więc to jest ważne, bierzmy tą witaminę D. Natomiast w momencie odstawienia tej witaminy D jej ochronne działanie znikało, a przy kwasach omega to ochronne działanie utrzymywało się jeszcze przez 3 lata. Więc słuchajcie, kwasy omega-3, witamina D, pewnie zaraz jeszcze nam to Iwonka więcej powie na ten temat, ale wróćmy do tego diagnozowania. Co zrobić, jak się zdiagnozować i u kogo się zdiagnozować? No i wiesz, tu się pojawia kolejny problem, bo chciałabym, żeby ten live był taki konkretny, nie? Żeby były konkretne rozwiązania, ale też zauważyłam, że często, kiedy nagrywam rolkę i rolka trwa 60 sekund i tam staram się rozwiązać chociaż jeden mały problem, to często jestem oskarżana, że nie powiedziałaś o tym, o tym, o tym, o tym, o tym, o tym, więc warto powiedzieć, że to zależy, że są różne doniesienia, że trzeba sprawdzić, że na jedną osobę to zadziała, a na inną osobę to zadziała. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś o witaminie D3, jeszcze sobie pewnie do tego tematu wrócimy, ale do kogo się udać? No wiesz, powinniśmy mieć w dzisiejszych czasach zaufanie do lekarzy, tak? I powinno być tak, że ja idę do lekarza, a lekarz mówi, dobrze, pani Jolu, pani Kasiu, no to wysyłam panią na komplet badań, zróbmy coś z tym, a jak się pani odżywia, jak pani śpi, jaka jest jakość myślenia i tak dalej. No żaden lekarz ci o to nie zapyta, tak? Lekarz ma 10-15 minut na pacjenta i no lekarz też nie skieruje cię na większość badań, bo musiałabyś się stawić do jakiegoś lekarza specjalisty. Nawet jak trafisz do endokrynologa, to on ci nie zrobi takich badań. No chyba musiałabyś się do genetyka stawić, tak mi się wydaje, albo do reumatologa, żeby zechciał ci zrobić badania. I nawet jeżeli zrobi ci badania, załóżmy anty-CCP pod kątem reumatoidalnego zapalenia stawów i powie, no tak pani Jolu, ma pani podwyższone, no to jest reumatoidalne zapalenie stawów. Proszę, tu są sterydy. Koniec tematu, nie? Ale tak nie powinno być. Dlatego wydaje mi się, że dzisiaj mamy tak bardzo dużo dietetyków, naturoterapeutów, osób, które mówią o tym, że można zrobić coś więcej. Stąd dzisiaj od lekarza ciężko oczekiwać czegoś standardowego. Ja wiesz, ja miałam pacjentów, którzy mówili, no dobrze, ja chodziłem do tego lekarza 10 lat. Dostawałem leki, ale on przez 10 lat mnie nie wyleczył. I przez 10 lat nie dał mi żadnego rozwiązania i nie podał mi żadnego powodu, z jakiego powodu ja choruję. Powiedział po prostu, tak jest. Po prostu tak się zdarza. Po prostu taki przypadek. I nie szukał rozwiązania. I pamiętam też rodziców dzieci, którzy trafiali do szpitala i dowiadywali się, że jest to choroba autoimmunologiczna wątroby, na przykład u młodego chłopaka, sportowca, gdzie konsekwencji prowadzi oczywiście do marskości wątroby, konieczności przeszczepu. Lekarze powiedzieli wprost, my nie szukamy przyczyn, my leczymy tylko objawowo, my możemy dać tylko sterydy. Koniec. Nie ma procedury poszukiwania pierwotnej przyczyny tej choroby. Na tym nie polega system leczenia w Polsce. Przychodzisz z bólem głowy, czy lekarz się zastanawia, dlaczego cię boli głowa? Nie. Dostajesz leki przeciwbólowe. Bolą cię stawy, dostajesz leki przeciwbólowe albo sterydy. Nikt się nie zastanawia, skąd jest pierwotna przyczyna. I pacjenci często są skazani na dożywotnie branie leków, które ich nie wyleczy, a polepsza jakość życia i przedłuża życie w miarę w jakimś tam komforcie, ale nie wylecza tej choroby. Więc dzisiaj pacjenci często szukają na własną rękę. Dużo jest takich teorii, wiesz, że to wszystko wina metali ciężkich, że to wszystko wina pasożytów. I no, ja rozumiem, że każdy chce poszukać jakiejś przyczyny. I no, skoro mam pasożyty, dobrze, pozbędźmy się ich. Skoro mam metale ciężkie, no dobrze, pozbędźmy się ich. No i tutaj widzę też komentarz. Mnie lekarz powiedział wprost, ja nie będę szukać. Tak właśnie to wygląda w służbie zdrowia. Dlatego dzisiaj możemy podać, że jest wiele przyczyn, a jakby to na pacjencie,
pozostaje ciężar poszukiwania. Jeżeli chcesz zrobić jakieś takie przesiewowe badania, czyli chcesz sprawdzić, czy może jakaś autoagresja rozwija się w Twoim organizmie, no to są takie podstawowe badania, które się nazywają przeciwciała ANA. To są przeciwciała przeciwjądrowe, tak się nazywają, ANA. To są badania. O, tutaj widzę kolejny ciekawy komentarz. Lekarze się śmieją, jeżeli ktoś przyniesie swoje badania. Po co tyle, na co? No bo no co z tego, że przyniosłeś ANA? No co z tego? No z tego wynika, że masz chorobę autoimmunologiczną. No i to jest odpowiedź lekarza. No i tego się nie leczy, tak? Bo jeżeli masz ANA, to oznacza, że rozpoczął się proces autoagresji na jakieś tkanki, te, dla których specyficzne jest badanie ANA, czyli akurat w Hashimoto nie jest. No tutaj mogę polecić co najwyżej moje szkolenia w kwestii diagnostyki chorób autoimmunologicznych, bo to jest temat bardzo długi, o którym długo można mówić. Są określone przeciwciała, które są specyficzne. I na przykład ANA, możemy z niego diagnozować toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów, no i jeszcze jakieś tam twardzinę układową, ale na przykład Hashimoto nie. Więc taka podstawa, taki basic, który najczęściej robimy, to jest ANA. I przeciwciała pod kątem Hashimoto, bo jest jednak jedną z częściej występujących chorób, czyli robimy anty-TPO i anty-TG. I teraz może się okazać, że ANA jest ujemne, anty-TPO ujemne i anty-TG ujemne. I myślimy, że jest wszystko w porządku. Do tego warto by było zrobić sobie również USG. I do diagnostyki obrazowej bardzo zachęcam. Warto wpisać sobie w kalendarz regularne badanie USG i robić nie tylko badanie USG tarczycy, ale tak jak kobiety mają regularnie badanie piersi, tak robić sobie też regularnie USG jamy brzusznej. I dobrze by było tak raz w roku, raz na dwa lata, mieć to wpisane w kalendarz, tak jak jeździmy samochodem na przegląd. Bo po co to? Bo na przykład, jeżeli coś się zaczyna dziać z tarczycą, to ja mam porównanie rok do roku. Czy moja tarczyca się nie zmniejsza? Bardzo często lekarz diagnosta opisuje wynik jako tarczyca niepowiększona, ale rzadko który zwiększa uwagę, czy nie jest pomniejszona. Tarczyca u kobiety powinna mieć określoną ilość mililitrów. Łatwo sobie znaleźć w Google taki kalkulator objętości tarczycy. I wtedy wpisujemy wiek, wpisujemy czy kobieta, czy mężczyzna i wyskoczy nam, jaki przedział wielkości tarczycy powinien być. I teraz jako dorosła kobieta widzę, że moja tarczyca ma 9 ml, a w przyszłym roku robił tego samego diagnostyki, on powie ma 10, to jest to pozytywna zmiana, czyli tarczyca jakby odrasta, tarczyca ona może odrosnąć. Ale jeżeli ja widzę dzisiaj 10, a w przyszłym roku 9, a w kolejnym 8, to oznacza, że moja tarczyca się pomniejsza i doszło do jakiejś autoagresji, ale ona nie jest widoczna na USG. Nie każdy stan zapalny będzie widoczny na USG i nie zawsze będzie to widoczne w przeciwciałach. Co jest istotne, że przeciwciała, czy to ANA, czy anty-TPO, czy anty-TG mogą się pojawić na wiele lat przed wystąpieniem choroby. I to też jest, to ja uważam, że to w ogóle powinno być w badaniach przesiewowych, bo jeżeli ktoś sobie robi takie badania co roku, to widzi, ok, miałam ujemne, mam dodatnie. O kurczę, coś się zaczyna dziać, tak? Więc może mam większą mobilizację do tego, żeby ruszyć swoje 4 litery, pójść na spacer, żeby przestać zarywać noc, żeby przestać oglądać do nocy Netflixa, YouTube'a czy jakieś głupie filmiki na przykład na YouTubie, a po prostu zacząć się wysypiać. Może to jest ten czas, że trzeba się wyprowadzić z tego miejsca, w którym mieszkam, bo może jest grzyb na ścianach, którego nie widać, może są jacyś toksyczni sąsiedzi, może jest hałas wokół, a może pole elektromagnetyczne, a może mieszkam w takim miejscu, gdzie nie mam nawet jak bosej stopy postawić na ziemi, tak? I wszędzie dookoła widzę tylko budynki. Może to jest ten czas, w którym powinienem zmienić swoje życie. Bo wiesz, ludzie jak się dowiadują, że mają nowotwór, to nagle chcą zmienić wszystko na raz. Ale przecież my możemy zrobić coś dużo, dużo wcześniej i to jest właśnie ta profilaktyka. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy my mamy chorobę autoimmunologiczną bez przeciwciał, bo tak też może być. Czyli rozwija się choroba autoimmunologiczna, a twój organizm ma tak wykończony organizm w takiej immunosupresji, że nawet przeciwciał nie, nawet się przeciwciała nie pojawiają. Na przykład tak się dzieje czasami w przypadku Hashimoto. Jak ktoś ma bardzo mocno zniszczoną już tarczycę, to przeciwciała zaczynają spadać. I już widziałam też takich pacjentów, u których przeciwciała spadały, ale jak sobie zrobiliśmy szerszą diagnostykę, to pojawiły się przeciwciała na inne organy.
No więc lekarz, wiesz, załatwił sprawę hormonami. I nie powiedział pacjentowi, a może by styl życia zmienić, a może by dietę zmienić, tak? No niestety lekarze się z tego dzisiaj śmieją. Więc jeżeli chodzi o diagnostykę, to na pewno warto jest zrobić anty-TPO, anty-TG, ANA. Warto również ASO sobie oznaczyć. ASO wprawdzie nie jest przeciwciałem pod kątem choroby autoimmunologicznej, ale ASO może oznaczać, że masz przewlekłą infekcję paciorkowcową, która również może prowadzić do choroby autoimmunologicznej. No i tak jak powiedziałam, warto robić regularnie USG tarczycy, przytarczyc, ślinianek, no bo też możemy ocenić, czy tam przypadkiem nie rozwijają się jakieś sprawy nowotworowe, piersi i jamy brzusznej. No, to jest bardzo ważne pytanie. Czy można stosować jod przy niedoczynności i Hashimoto? No to nie jest takie proste. To jest ważne pytanie i to jest trudne pytanie, dlatego że tak, jeżeli mamy chorobę Hashimoto, to nasza tarczyca jest jakby w takim nadmiernym pobudzeniu, tak? I lekarze dają nam hormony, co według badań jest w porządku, bo badania pokazują, że podanie hormonów w trakcie aktywnej choroby Hashimoto zmniejsza ilość przeciwciał, bo jakby dajemy organizmowi wytchnąć, czyli te przeciwciała się zmniejszają. Oczywiście mamy różne suplementy, które możemy podawać, ale tak naprawdę to, jak czytałam sobie badania, to jednak te hormony mogą być w porządku w tym momencie, żeby ten stan troszeczkę wyciszyć, ale nie rozwiązują docelowo problemu, tak? Natomiast podanie jodu bardzo często uaktywnia stan zapalny. I teraz jest trudna sytuacja. Ja to powiem z mojego doświadczenia, ale apeluję o to, aby nikt tego nie robił na własną rękę. Bo w terapiach jodowych to trzeba znaleźć specjalistę, który was poprowadzi, który ma świadomość tego, co się dzieje i jeszcze potrafi współpracować z endokrynologiem. Bo załóżmy, że macie dość dużą dawkę leku, hormonu, który wspiera waszą tarczycę, bo wasza tarczyca tego hormonu nie produkuje w odpowiedniej ilości. Jak to się mówi, z pustego Salomon nie naleje. Jeżeli od dawna ta tarczyca nieprawidłowo pracuje i ktoś jest na dużej dawce hormonów, to odstawienie tych hormonów automatycznie wprowadza nas w niedoczynność tarczycy. I teraz podanie jodu w tej sytuacji może sprawić, że ta agresja nasili się. Tak? I teraz mamy dwie drogi, bo jeżeli ta twoja tarczyca jest jakby na początku takiego stanu zapalnego i ona jest w miarę duża, to do stracenia jest dużo, bo jeżeli się nasili autoagresja, może być ciężko ją znowu wyciszyć, ale jak się okaże, że ty masz tarczycę 2-3 ml, czyli jej nie masz, no to podanie jodu, to ono może ci zaszkodzić, tak naprawdę, nie? Wydaje się, że no nie może ci bardziej zaszkodzić, bo ty już nie stracisz tarczycy, której nie masz. A podawanie jodu może sprawić, że tarczyca odrośnie. Dlatego też po operacjach usunięcia tarczycy lekarze zakazują podawania jodu, żeby tarczyca nie odrosła, bo raz, że może odrosnąć w niewłaściwym kierunku, czyli w dół bardziej, przytykając drogi oddechowe, a dwa, że jeżeli ona była usuwana z powodu nowotworu, to może odrosnąć również i jest zwiększone ryzyko nowotworzenia, jeżeli ten nowotwór już był. A też taka ciekawostka, badania pokazują, że używanie często telefonu komórkowego, takiego przy uchu, może prowadzić do subklinicznej niedoczynności tarczycy, a ekspozycja na światło niebieskie nasila częstotliwość występowania nowotworów tarczycy. Więc zobacz, jaka jest również zależność, jeżeli chodzi o nowotwory hormonozależne. Tak? Także z tym jodem jest tak, to zależy, ile tej tarczycy zostało. Ja na przykład zastosowałam na sobie terapię jodową, ale no ja byłam po USG, ja wiedziałam, że nie mam stanu zapalnego w tarczycy, zrobiłam sobie badania, nie miałam ani anty-TPO, anty-TG, moje hormony tarczycy były takie, w takim średnim sobie tam poziomie, że tak powiem, no to było widać, że to jest taka subkliniczna niedoczynność, dostawałam małe dawki hormonu, odstawiłam ten hormon, wdrożyłam terapię jodową 50 mg jodu, do tego są suplementy zabezpieczające nas. Musi być selen, musi być cynk, musi być witamina A w postaci retinolu. Najlepiej, jeżeli będzie również witamina E w postaci miksu tokoferoli, tokotrienoli, magnez, mangan, który wspiera usuwanie toksyn. Można się wesprzeć również zeolitem bądź chlorellą, bo podanie jodu zwiększa uwalnianie metali ciężkich z organizmu. Ja to wszystko zastosowałam. I wiesz, terapia jodem jest tania, ale terapia z suplementami zabezpieczającymi to może być coś, na co nie każdy może sobie pozwolić. I nie możemy zastosować jodu bez suplementów zabezpieczających. Efekt był taki, że jak po roku poszłam do tego samego diagnosty, żeby sprawdzić tarczycę, to on mi powiedział
proszę, tutaj jest kartka, proszę mi zapisać, co pani zrobiła, bo to jest niemożliwe, że przy poprzednim badaniu tak się pomyliłem. Pani tarczyca odrosła, jest normalnej wielkości. A ja pierwszy raz, jak idąc do niego, powiedziałam, panie doktorze, czy aby na pewno tarczyca jest normalnej wielkości? Bo pan powiedział, że jest niepowiększona, ale czy nie jest pomniejszona? On, no faktycznie, jak na kobietę, to rzeczywiście mała, ale to jest lekarz z otwartą głową. I ja z nim mogę o takich rzeczach otwarcie porozmawiać. I on mi często też takie ciekawostki przemyca. Mówi, pani Iwono, wie pani co? Najczęściej jak przychodzą do mnie pacjenci, to mówią, ja nie wiem, skąd mam taką tłuszczową wątrobę, bo przecież ja w ogóle nic z tłuszczu nie jem. On mówi, no przecież ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że im się stłuszcza wątroba od nadmiaru węglowodanów w diecie. I mówi, ale ja mam też takiego znajomego lekarza, który jest diabetologiem i on no pracuje w poranie, wiadomo, tym ludziom wszystkim tam mówi tak, jak ma być, bo robi to zgodnie z systemem, ale swojej rodzinie każe być na diecie keto, bo to jest najlepszy sposób na to, żeby się pozbyć cukrzycy. Więc no zobacz, że ta wiedza już gdzieś u lekarzy jest, tak? I on zapisał sobie ten cały protokół jodowy i powiedział, że u jego córki jest taki problem, że ta tarczyca się zmniejsza, choć nie widzi tam stanu zapalnego. I później po 2 latach do niego poszłam i on powiedział, że córce również tarczyca odrosła. Podziękował, powiedział, że nieraz swoim podopiecznym, którzy do niego przychodzą na badanie, ten tip z jodem i suplementami zabezpieczającymi podaje jako możliwe do zastosowania terapię taką niestandardową, tak? No tak, ale to tak jak mówisz, to musi ktoś poprowadzić. Nie możemy sobie tego na własną rękę. Tak, bo załóżmy, że masz normalnej wielkości tarczycę, rozpoczął się jakiś proces autoagresji, rozpoczęło się Hashimoto, ty masz te przeciwciała niskie, może 200, może 300, zaczynasz brać jod i nagle masz 3000 przeciwciała, tak? TSH ci poszybowało do 10. Raz miałam taką sytuację, że poszłam do laboratorium zrobić sobie diagnostykę i tam mnie zaczepił człowiek, który mnie znał z internetu, mówi, pani Wolo, ja muszę pani coś powiedzieć, bo ja zastosowałem taką terapię, nie ode mnie, tak? Tylko gdzieś tam w internecie usłyszał, wie pani, że mam TSH 50? On był cały żółty, więc było ewidentnie widać, że jego wątroba ma duży problem w tym momencie. Pytanie, czy ona ma duży problem, bo on miał jednocześnie tyle toksyn w organizmie, czy ta terapia jodem była zawyżona, może była tam za duża dawka, może nie brał suplementów zabezpieczających, no bo niestety też tak część osób nie stosuje tych, no bo tak jak mówię, no nie stać ich, to ja pamiętam, jak leczyłam się z chlamydii pneumonii, bo dostałam astmę i to była taka astma atypowa, gdzie lekarz powiedział, że on nie wie, a ja na pulmonologa czekałam 3 miesiące. Z osoby aktywnej fizycznie stałam się całkowicie kaleką. Znalazłam w internecie protokół Hipokratesa, poszłam do lekarza pierwszego kontaktu. No, znałam się z tą lekarką, więc wiadomo, ona powiedziała, gdybyśmy się nie znały, to bym pani nie przepisała, bo to zbyt agresywna terapia jest. Ja na same suplementy zabezpieczające, bo tam były antybiotyki, ale suplementy zabezpieczające, wydawałam 1200 zł miesięcznie. To na to nie może sobie większość osób pozwolić. Ale po 3 miesiącach, jak dostałam się do pulmonologa, przyszłam jako zdrowa osoba. I to znowu pokazuje, że często te niestandardowe terapie są super, tak? Tylko teraz znowu odbiegłam trochę od tematu, bo ja mówię, wiesz, to była jakaś koincydencja, no nie wiem, jakaś choroba dodatkowa. To jakby niekoniecznie mnie predysponowało do wystąpienia choroby autoagresywnej. Więc tak jak powiedziałam, tu szukałabym zawsze, nie stawiałabym znowu, że tylko jod mnie uratuje, tylko dieta mnie uratuje. Najważniejsze, żeby mi tarczyca odrosła, bo weźmy pod uwagę, że ona sama od siebie nie zmalała. No coś musiało to wywołać, tak? Więc musimy znowu zmienić całość. Jak my mamy w planie cokolwiek leczyć, czy jakąś bakterię, czy pasożyty, czy słabą odporność, czy to, że wiesz, regularnie chorujemy, czy jakąś autoagresję, to cofnijmy się do całkowitych podstaw. Nie uratuje ci pigułka, bo my często myślimy tak, dobra, leków nie biorę, bo są złe, ale jod zastosuję, to on mnie uratuje. No ale to też są często konsekwencje i to jest znowu ta magiczna pigułka, która ma cię uratować. I ja wiem, że to teraz zabrzmi, o Jezu, no to kto mógłby to wszystko zrobić? No ale no niestety, jak chcesz zadbać o swoje życie, to choroby o podłożu zapalnym, a są nimi nowotwory, są niby choroby, nimi choroby autoagresywne, są nimi choroby często mentalne, czyli również takie, w których choruje układ nerwowy i są nimi choroby metaboliczne, mają podłoże stanu zapalnego. I na to jest mnóstwo badań naukowych, że to jest podłoże. Więc jak walczymy, czy jak łagodzimy stany zapalne?
No tak, żeby w naszym organizmie wyciszyć. Uziemiamy się, chodzimy boso po ziemi. Tu badania pokazują, że stany zapalne pięknie się wyciszają po około 40 minutach chodzenia boso. Bądź wkładania ręce w glebę, na przykład praca przy kwiatkach nas bardzo relaksuje. Wejście do lasu, wdychanie tych wszystkich fitoncydów i bakterii glebowych. To jest też niesamowite. Tego się nauczyłam na kursie naturoterapii, na kursie lasoterapii właściwie, że w lesie unoszą się w powietrzu bakterie glebowe, a my jesteśmy z ziemią połączeni. Przecież kiedyś dzieciaki trzymały ręce w ziemi, jakby bułki, i te dzieciaki ze wsi miały najmniejszą podatność na alergię. Jak my wchodzimy do lasu i wdychamy to powietrze, to jednocześnie wdychamy te wszystkie bakterie, które korzystnie wpływają na nasz przewód pokarmowy. Kolejna rzecz, ekspozycja na słońce, spacery, redukcja stresu, ale nie mówię o redukcji stresu poprzez, wiesz, picie codziennie wieczorem lampki wina, bo ma tam resveratrol, a jednocześnie struje ci wątroba, przecież ta wątroba musi cały czas wykonywać ciężką pracę, tylko chodzi o to, żebyś ty się nauczyła pracować z oddechem, z wyciszaniem, może to być yoga, pilates, stretching, coaching, psychoterapia, lasoterapia, ptakoterapia, to, co ci pomaga. Dzisiaj jest mnóstwo, jest śmiechoterapia, może być aplauzoterapia. Tych terapii jest mnóstwo i to jest ważne, żeby dzień sobie podzielić na takie trzy części. 8, 8, 8. 8 godzin pracy, ale w pracy się skupiamy na pracy, bo większość osób niestety się na niej nie skupia, bo badania pokazują, że największa sprzedaż się odbywa w godzinach pracy, czyli ludzie generalnie zamiast pracować to robią różne rzeczy, a później niestety często w domu próbują nadrobić to, czego nie zrobili. Później mamy 8 godzin życia domowego i tam mamy czas na rodzinę, na sport, na relaks, no nawet podczas sprzątania się możemy zrelaksować, bo to jest kwestia naszego nastawienia, możemy sobie fajną muzyczkę puścić, tak? I 8 godzin snu. I od nas zależy jeszcze, jak te 8 godzin domowe sobie podzielimy, bo możemy ustalić, umawiam się z całą rodziną, że moje jest 30 minut. I nikt mi nie wchodzi, nie przeszkadza, a ja w tych 30 minutach sobie medytuję, a nie przyglądam sobie, wiesz, Facebooka, Instagrama i patrzę, ile lasek jest ładniejszych ode mnie, tak? No bo raczej to nie jest relaks, tylko po takich 30 minutach ładowania się tym, że wszystkie laski są ładniejsze ode mnie, raczej wychodzisz z tego Instagrama bardziej nabuzowana niż zrelaksowana, nie? Nie powiedziałaś ani słowa o temacie, który mnie od dłuższego czasu bardzo, bardzo interesuje. Mikrobiom. Ja mam wrażenie, że... Jak to powiedziałam? Powiedziałam o lesie. No, ale ja mówię o mikrobiomie jelitowym, naszym, wewnętrznym, o naszej mikrobiocie, naszej cudownej armii dobrych bakterii, różnych innych mikroorganizmów, które nas wspierają, produkują różnego rodzaju substancje, które nas... Boże, dostajesz tu tyle wyrazów miłości, moja droga, słuchaj, nic tylko wybierać. Jeden pan cię prosił, żebyś utrzymała fryzurę taką, jakąś masz. Drugi pan miłość wyznaje. No, cudownie. To teraz wracamy do mikrofonu. Miłość wyznaje. Aż się muszę porozbierać, bo się tak emocjonuję zawsze rozmową, że aż, wiesz, gorąco mi się zrobiło tutaj. Dobra, już mówię o tym mikrobiomie, więc to, co powiedziałam, już choćby ta lasoterapia, tak? Czyli wejście do tego lasu i poddychanie tym powietrzem z lasu sprawia, że my się już bardzo fajnie się, że tak powiem, kolonizujemy, bo to, co powiedziałam, przewód pokarmowy, ale przewód pokarmowy zaczyna się ustami i kończy się dziurą w odbycie, nie? Czyli to jest taki przewód, który, taka rura, która jest otwarta, tu się zaczyna, tam się kończy, taka, wiesz, jedyna rura otwarta, która biegnie przez całe nasze ciało i cały przewód pokarmowy to są bakterie, tak? I one są w różnych miejscach, różne są te bakterie, więc zaczyna się od jamy ustnej. I to, co powiem, to znowu nie dla wszystkich, to jest dla ludzi o mocnych nerwach, myślę, że ręce... bardzo fajne są wasze komentarze, bardzo się to podoba. Ręce. Tu jest bogactwo. Trzeba było je zlizywać, żeby się szczepić bakteriami. Zobacz, jak dużo złego zrobiło nam to, co mamy za sobą. To przewlekłe dezynfekowanie rąk na każdym kroku. Bo my często słyszymy, że na rękach masz pasożyty, że na wózkach są pasożyty, że tam są pasożyty.
Kurczę, kiedy ktoś wiedział o takich rzeczach? Kiedyś, pamiętasz czasy dawno temu, czy ktokolwiek w ogóle miał jakiś płyn do dezynfekcji? Mówiłeś, umyj ręce przed obiadem. I to była jedyna sytuacja, kiedy się te ręce myło, nie? A za to piło się kubka gruźliczankę tak zwaną. Pamiętasz? Szklanki były tam. Ja jeszcze to pamiętam. Tak, no słuchaj. Jeden po drugim pili, to się tylko płukało, nie? Te napoje z saturatorów przecież na mieście, kurczę. Przecież to się tylko, wiesz, myło i tak dalej. I teraz, wiesz, ktoś powie, ale jak to się ma do pasożytów? Ciekawa sytuacja jest taka, że na przykład w Afryce te pasożyty nie są dla większości ludzi problemem. Na przykład gdzieś czytam badanie, że glista ludzka może w Afryce sprzyjać płodności, a w krajach europejskich raczej działa odwrotnie. Może dlatego, że my się też próbujemy cały czas wyjaławiać, że my próbujemy pozbywać się tych pasożytów, a one zawsze z nami żyły w symbiozie. No zobacz, taka sarenka w lesie. Co ona wie na temat odrobaczania, nie? Tygrys. Ile razy się odrobacza? Rozumiesz, że myśmy za daleko odeszli od natury. Myśmy zaczęli wszystko sterylizować i wszędzie widzieć zagrożenia. A my na tych rękach mamy naturalny mikrobiom. Są takie badania, które pokazują, że jeżeli sterylizujemy powierzchnię, to robiono kiedyś na blatach kuchennych, ale teraz niedawno mi ktoś przypomniał, że było też robione badanie na salach operacyjnych. Sterylizacja, jak wygląda kolonizacja tego blatu, który sobie wysterylizowaliśmy. Po 4 godzinach pojawiają się tam, co? Najbardziej zjadliwe, patologiczne bakterie. Dlatego, że jeżeli my mamy dobry mikrobiom, to on sprzyja walce z patogenami. A jak my mamy wszystko wysterylizowane, łykamy sobie jeszcze alkohol, który też działa sterylizująco, jakby nie patrzeć, tak? No bo wiesz, jeżeli spirytus sterylizuje, to co będzie, jak ty sobie wypijesz taki spirytus, nie? Niektórzy mówią zapić robaka, no ale on też ci sterylizuje trochę, jakby nie patrzeć, przynajmniej ten żołądek, tak? No bo później nam zostanie zneutralizowany. Jak my sobie tak wszystko sterylizujemy, wszystko jest takie czyste, takie, wiesz, kiedyś nie było w ogóle sterylizatorów na przykład do tych wszystkich takich urządzeń dla niemowląt. Mamy, brały smoczek do buzi, ciak i dziecku do buzi, nie? A dzisiaj nie, to trzeba wysterylizować, trzeba to od razu wyparzarkę wrzucić. Więc no, te dzieci też często rodzą się przez cesarskie cięcie, z różnych względów, nie są szczepione bakteriami, a przecież dużo się mówi o tym, że fajnie by było wziąć z łona matki bakterie i włożyć do buzi dziecku, żeby je też zaszczepić tymi bakteriami. No wiesz, to są lata, w których my zaniedbujemy siebie i swój mikrobiom. Często wiele rzeczy już jest nie do odwrócenia. I jak ja tak patrzę, wiesz, na swoich znajomych, niektórych, którzy mówią tak, musisz jeść bardzo urozmaicenie, bo to jest mikrobiotyczne dla twojej mikrobioty jelitowej. No okej, okay. Jednocześnie masz brzuch jak balon i pierdy jak stąd do kosmosu, nie? No i nie da się tego w żaden sposób, że tak powiem, zmienić. No to ktoś mówi, no to biorę probiotyki. No i później wyjeżdżałem na przykład do jakichś tam krajów, wiesz, Egipt i gdzieś tam, o, no to zemsta faraona, trzeba tutaj brać różne probiotyki, enterol i tak dalej, Saccharomyces boulardii, żeby nie mieć biegunki. Ja mówię, ale ja nigdy nie mam biegunki w takich krajach. Pojadę do Egiptu, ja sobie tam na ulicy kupię sok trzciny cukrowej w wypłukanym kubeczku i straczki mieć nie będę, to jest pewne. Ale jednocześnie ja też nie dbam o swój mikrobiom, jakby wydaje się, bo moja dieta jest mało rozmaicona i jednocześnie nie dbam o czystość rąk, tak? Bo rzadko te ręce w ogóle myję. No, dzisiaj jak wyszłam rano z domu o godzinie 9, tak do teraz, no nie umyłam ani razu rąk, no sorry, no muszę się wam przyznać. I jadłam w międzyczasie paluchami, dotykając różnych rzeczy. Ale to jest naturalna szczepionka, my się szczepimy różnymi bakteriami, my trenujemy nasz układ pokarmowy, trenujemy nasz mikrobiom. Zobacz, jak dzieciom, kiedyś jak dzieci raczkowały. Przecież to było naturalne, te dzieci zaraz różne rzeczy do buzi brały. A dzisiaj jest zawał serca, bo moje dziecko raczkuje. A ile się mówi o tym, jak to fajnie wpływa na odporność dziecka, kiedy właśnie te ręce są. I nawet to, że my się co jakiś czas zakazimy pasożytami, że przyjdziemy jakąś infekcję kandidą, to dobrze, bo nasz organizm zna wroga i potrafi sobie z nim poradzić. I dopasowuje kolonie bakterii do tego, żeby poradzić sobie, patrz jakie tu komentarze są, żeby poradzić sobie z tymi patogenami, które się pojawiają. No. Uwaty do buzi. O matko i córka. No. Także
tak, uważam, że częste mycie rąk skraca życie. Generalnie częste mycie skraca życie. I zawsze powtarzałam, że najważniejsze, żeby umyć to, co śmierdzi, czyli pod pachami i tam gdzieś między nogami. Ale co też jest ważne, że kobiety, które zbyt często i zbyt agresywnie się podmywają, często cierpią na infekcje intymne. Używanie podpasek, takich, wiesz, takich wkładek, takich higienicznych, powoduje infekcje intymne. Stąd się często mówi wietrzenie narodowe. Weź, uwolnij swoją vaginę. To jest ważne. Ściągnij majtki, genitalia, wszystko na wierzchu. Niech to się wietrzy, tak? No, jak się wywietrzy, to nie śmierdzi. Słuchaj, no jak... Tak, miałam rolkę. To znasz naturalnym mikrobiom, po prostu. To jest niezwykle ważne, trzeba o tym głośno mówić. Nie wolno wszystkiego sterylizować, bo to niszczy nasze życie po prostu, no. I okej, ja rozumiem, że są takie sytuacje. Na przykład mieliśmy zabieg operacyjny. I nie jest okej, że na przykład ktoś tam przychodzi i nam się tam kaszle i ktoś mówi, no to dobrze, bo maseczki powinny być używane, a ty jesteś przeciwnikiem maseczek. No jestem przeciwnikiem, bo uważam, że powinniśmy na siebie kaszleć, pluć i aspirować sobie bakterie od innych osób, żeby jakby wytwarzać sobie naturalne szczepionki przeciwko nim. Natomiast nie jest naturalne, jeżeli ty masz, wiesz, otwartą ranę na ręce, a wiadomo, pod skórą nie ma bakterii, które masz w buzi, to nie jest normalne, że ktoś ci tam przyjdzie i ci pluje na to, nie? Dlatego chirurdzy powinni mieć maseczki, żeby tam te płyny fizjologiczne nie spływały na przykład na ranę, która do tego nie była predysponowana. Ale no umówmy się, ty masz po to dziury w nosie i po to dziury w buzi i masz po to oczy na wierzchu, żeby one doświadczały tych wszystkich bakterii. No bo jesteśmy wystawieni na to. No idziemy ulicą, ktoś ci kichnie, kasznie, okej. Okay. Fajnie, aktualizacja bazy wirusów i bakterii. Czyli co? W ramach walentynek całujemy się jak najczęściej? Tak. Zmieniamy obie. Tak. Kurczę, wiesz, jakie to jest ważne? Ja i znowu wyjdzie, ale to dobra, jesteśmy wśród swoich. Widzę, że niektórzy tutaj w komentarzach mają ubaw, niektórzy mam nadzieję, że się nie obrazili. Ja na przykład nie mam w ogóle nic przeciwko temu, żeby skubać coś z czegoś talerza, żeby zjeść coś z czyimś widelcem, żeby napić się z czyjejś szklanki, żeby wypić z czyjejś rurki, bo ja mam tą świadomość, że bardzo ważna jest wymiana mikrobioty. Załóżmy, że ty jesteś osobą wyjątkowo odporną, a ja jestem osobą wyjątkowo chorobliwą, to komu powinno zależeć na tym, żeby się szczepić tym czymś korzystnym? Mi, tak? Więc ja powinnam od ciebie brać te talerze, brać te sztuczce, całować się z tobą, przytulać się z tobą. Wiesz, co zauważono? Że ludzie, którzy mieszkają pod jednym dachem, trochę się harmonizują w mikrobiocie. Czyli ci chorsi jakby czerpią bardziej od tych zdrowszych, że to jest ważne. Ale przecież dzisiaj wiemy, że mamy przyszczepy mikrobioty jelitowej. Wkłada się kał w kapsułkę, połyka się, jesteś zaszczepiona czyjąś fajną kupą, no. To też nie jest takie proste, tutaj odsyłam na portal Naturalnie tak, Zdrowiu, mamy też na... Tak, to nie jest proste, wiesz, miałam też takich pacjentów, ale na przykład byli po przeszczepie i nagle im się wyregulował poziom glukozy we krwi, bo wiemy, że bakterie jelitowe również odpowiadają za równowagę, ale no niestety efekt nie utrzymywał się długo i te przeszczepy trzeba było powtarzać, tam jest ryzyko, że dostaniemy jakieś patogeny, pasożyty, że są jakieś rzeczy ukryte, a może ta osoba sobie jeszcze z nimi nie radzi. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że im bardziej będziemy się chronić, im bardziej sterylizować, tym gorzej będzie. Czytałam też takie fajne badania, bo wiesz, jak był ten temat maseczek, gdzie ja ich nie nosiłam i bardzo się mocno temu przeciwstawiałam, to ja generalnie nie chorowałam. Ja wszystkie choroby przechodziłam lekko, bo ja szłam w miejsca publiczne i chciałam, żeby ci ludzie na mnie tam kaszleli i tak dalej, żebym się szczepić tymi bakteriami. Były badania na stomatologach, że oni rzadko chorują. Wiesz, pacjent leży i stomatolog zagląda najpierw do jednej gęby, później do drugiej, później do trzeciej. On tam kaszle, nie? Ten stomatolog, zobacz, ile on sobie aspiruje różnych rzeczy. I okazało się, że stomatolodzy mają mnóstwo przeciwciał na popularne choroby i są odporne, a przedszkolanki, zobacz, jakie są odporne, a do ciebie przyjdzie dziecko z przedszkola, przyniesie ci chorobę i ty od razu jesteś chora. I to jesteś tak chora, jak od dzisiaj, no za 2 tygodnie, nie?
tutaj chyba z 15 osoba pyta o te pasożyty, chyba to jest temat, który tutaj bardzo zainteresował. Ale dobrze, nasz... o tym, odeślijmy też do live'a, bo tam był cały live na temat pasożytów. Tak? Odsyłamy do live'a, ale chociaż krótko powiedz, bo powiedziałeś, czy w końcu pozbywać się tych pasożytów, czy nie, czy może one są jednak przyjazne, to zależy jakie. Tak, to zależy jakie. I te badania, które czytałam, pokazywały, że pasożyty nas czasami chronią przed chorobami. Czyli paradoksalnie pozbycie się pasożytów może przyczynić się do wystąpienia alergii albo nasilenia się choroby autoagresywnej. Bo organizm, który zajmuje się pasożytami, czyli jakby chce je trzymać w ryzach, nie nudzi się. System immunologiczny coś robi. Wyobraź sobie, że masz wszystko wysterylizowane. Pozbyłaś się pasożytów, najlepiej sobie płyn sterylizujący wlałaś do jelit. Twój organizm myśli sobie, no kurde, nuda, nie wiem co, czym by się tu zająć. O, fajna tarczyca, wezmę się za nią, nie? On się nudzi. Nasz układ immunologiczny jest stworzony do tego, żeby sobie cały czas z czymś radzić. Takie gierki, potyczki, bitewki, takie, wiesz, bitwy pod Grunwaldem tam się rozgrywają. Więc pasożyt jest czymś takim, co trzyma w ryzach. Były kiedyś takie badania, to były bodajże na pasożytach, jakieś pasożyta chyba od świni, że wprowadzało się te pasożyty do organizmu, one się u człowieka nie rozwijają do postaci dojrzałej i okazało się, że te pasożyty, żyjąc sobie w jelitach, przelatując tam przez te jelita, jakby zbierały te uszkodzone struktury, a organizm zajmując się tymi pasożytami, przestawał atakować samego siebie. I był to jeden z sposobów na pozbycie się choroby bodajże leśniewskiego Crohna, nie wiem, czy chodziło dokładnie o tą chorobę. Później na pewno się z tego wycofano, bo to kontrowersyjne i tak dalej. Dlatego te badania, co czytałam, one pokazują, że tak, z jednej strony pozbycie się pasożytów tak na tak zwany wszelki wypadek może aktywizować wręcz chorobę autoimmunologiczną i aktywizować alergię. Dlatego ja uważam, że profilaktycznie to niekoniecznie trzeba się odrobaczać, ale jeżeli mamy coś, co nas niepokoi, podejrzewamy, że to może być od pasożytów, to jak najbardziej tak. Na przykład mamy objawy mgły mózgowej, zmiany skórne, jakiś liszaj, źle się czujemy, przelewa nam się w jelitach, no czujemy, że coś jest nie tak. No to wtedy oczywiście... pasożyty, okej, okay, pozbywam się, czujesz się lepiej, tak. No to okej, okay, to miało sens, to miało uzasadnienie. Czyli znowu wracasz do tego samego, co mówiłaś na początku i o czym mówisz w każdym live'ie. Nauczmy się słuchać naszego organizmu. Tak. Słuchamy innych, tak. A nie słuchamy tego, co my sami czujemy, ale też chyba mamy taką wrażliwość, może tak nauczyliśmy się słuchać tej goździkowej, koleżanek, innych, którzy nam tam dobrze doradzają. Nie dobrze nawet doradzają, ale to są rady dobre dla nich, a nie dla nas. Więc o, podświetliłaś się jak ładnie. Tak, ekran rozświetliłam właśnie, bo zrobiło nam się ciemno, za oknem już mam prawie ciemno. A już kończymy, jeszcze 2 minutki właśnie a propos tego słuchania siebie. To jest bardzo ważne, gdybyś jeszcze mogła coś dodać. Tak, słuchanie siebie jest bardzo ważne, ale znowu to jest ciekawy temat, bo też taki powiązany z aspektami psychologicznymi, że my często uciekamy od siebie, że my po pierwsze nie lubimy ze sobą spędzać czasu, nie lubimy siebie słuchać, łatwiej nam często usłyszeć głos czyjś niż własny. I ostatnio też w live tak poruszałam, u mnie był ten live, że my często dopuszczamy bardziej głosy innych niż swoje, sobie nie wierzymy. Zmieniamy sposób odżywiania, czujemy się super. I nagle przychodzi tak zwana goździkowa i mówi, ty słuchaj, na tej diecie to ty będziesz mieć nowotwór, rozwalisz sobie jelita, wszystko ci się rozwala, ale ty się czujesz świetnie. I komu wierzysz? Zaczynasz wierzyć paradoksalnie tej osobie zamiast sobie. A my tak mało czasu ze sobą spędzamy. Zobacz, jak ja przyjechałam tu do Hiszpanii sama, to się mnie ludzie pytają, a ty nie czujesz się tam samotna? Ja, kurczę, no nie, bo ja lubię ze sobą przebywać, to jest takie fajne, mogę ze sobą pogadać, mogę pójść na plażę, zadać sobie pytanie, poczekać, aż przyjdzie odpowiedź, posłuchać głosów ciała, siedzę sobie na przykład i myślę, co ja bym dzisiaj zjadła, no co byś chciała dzisiaj zjeść, wiesz, Bicka, nie? Ja tam siebie słucham, pączka, a, to pewnie ci czegoś tam brakuje, no może idź nad morze lepiej niż na tego pączka, to a zastanówmy się, jakbyś miał odżywić organizm, to co byś chciała. To jest ważne, żeby ze sobą rozmawiać, żeby sobie pobyć. Może właśnie warto zacząć od tego, żeby nauczyć się tej medytacji, nauczyć się tych 30 minut tylko dla siebie, zacząć praktykować, może od 5 minut, to ja sobie teraz ze sobą posiedzę,
pooddycham, powizualizuję, albo pójdę na spacer, ale pójdę bez telefonu, pójdę bez słuchania muzyki, pójdę do lasu posłuchać ptaków, pooglądać drzewa, po prostu pobędę ze sobą i wsłucham się, co mi mówi moje ciało. To jest niesamowite, bo my możemy nawet sobie zadać pytanie przed pójściem spać i ja się zostawiam z tym pytaniem, co jest dla mnie najlepsze. I rano się budzę, często znam odpowiedź, czuję ją intuicyjnie, albo na mojej drodze pojawiają się osoby, rzeczy, jakieś zjawiska, nie wiem, książkę nagle jakąś zobaczę, wiesz, albo ktoś nagle na tego live'a trafi, powie, kurczę, to jest odpowiedź na moje problemy, tak? I to jest właśnie to słuchanie siebie, a nie, że ktoś ci przychodzi, mówi, no kurczę, jakby ktoś miał przyjść i mi powiedzieć, ej, słuchaj, ty od tych wszystkich jajek, które jesz, to ty umrzesz na nowotwór, albo na serce, albo na miażdżycę. Ja mówię, tak? A jeśli nigdy lepiej nie czułam, wiesz, a jednocześnie ta osoba na przykład ma dziury w myśleniu, problem z wzdęciami, problem z cerą, a ja się czuję świetnie, ja się nigdy świetnie nie czułam, tak? A pamiętam, jak ja się czułam kiedyś tam. Więc dobrym sposobem jest prowadzenie sobie dzienniczka. Czyli ja sobie zapisuję, jaki mam zestaw objawów dzisiaj, co mi dolega, wszystkie dolegliwości, że boli mi głowa, że mi się źle myśli, że jest mi zimno, że z paznokciami mam problem, z jelitami, z tym, zapisuję, żeby nie było, że coś zapomniałam, bo jak my się świetnie czujemy, to my już nie pamiętamy, jak żeśmy się czuli jak kupa, więc zapisuję wszystko i w tym dzienniczku na przykład zapisuję, że rozpoczynam taką, no na przykład takie mam zasady dietetyczne, taka jakaś tam procedura dietetyczna zostaje wdrożona i co 2-3 tygodnie sprawdzam w dzienniczku, robię checklistę, który z tych objawów dalej jest, a który się wycofał. I teraz, jeżeli ja stosuję dany sposób odżywiania przez miesiąc i nic się nie zmieniło, to nie jest dobra droga. A jeżeli się zmieniło, to jest dobra droga. I nie ma znaczenia, że przyszła mi goździkowa i powiedziała, że teraz to ty się odżywiasz beznadziejnie, a wtedy to się odżywiasz najzdrowiej na świecie, bo wszyscy mówią na przykład, że dieta wegańska, wegetariańska, czy tam, nie wiem, kapuściana, czy dyniowa, to była najlepsza. Ale ty się wtedy źle czułaś, ty masz to wszystko napisane, jak ty się czułaś, ty nie chcesz do tego wracać. I to jest niemożliwe, że najzdrowszą dietą jest ta, przy której ty się najgorzej czujesz. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami tak licznie na tym live. Iwonko, dziękujemy, że podzieliłaś się z nami kolejną formą bezcennej wiedzy. Słuchajmy siebie, mamy dzisiaj wieczorem okazję. Wymieniajmy mikrobiom z naszymi ukochanymi. Przytulajmy się do osób, które lubimy, z którymi nam jest dobrze. I życzę Wam pięknego wieczoru, miłego Tobie też, moja droga, życzę. Dziękuję bardzo. Dobranoc i do zobaczenia przy okazji kolejnego spotkania. Live oczywiście zostanie udostępniony i nagrany. Na razie. Na razie, hej pa!